Witam serdecznie, przy mikrofonie Milena Zagarlińska. W studiu są ze mną Kuba Juchniewicz i Bartosz Migdał. Przyznam się, że miałam problem z poprawnym wymówieniem nazwy waszego zespołu. Jak poprawnie powiedzieć? Stage 66. Stage 66, tak? Założycielem zespołu jest Kuba, tak? No i nie, Kuba jest najświeższym członkiem. A to kto jest założycielem? W zasadzie Stage 66 powstał w momencie, kiedy ja, czyli Bartosz Migdał i Artur, spotkaliśmy się z naszym obecnym gitarzystą Marcinem Kubankiem. Nawiązaliśmy współpracę wspólnie, zakładając nowy zespół. Wcześniej graliśmy w innym zespole, tutaj powstał nowy band, który jeszcze przy współudziale naszego kolegi Baryła po prostu zaczął działać w 2008 roku. No, Barył odszedł dosyć szybko i właściwie zespół kształtował się na zasadzie trzyosobowego zespołu, a Kuba doszedł do nas na półtora roku temu i w tej chwili jest głównym wokalistą. Także w sumie zespół na początku czteroosobowy, później trzyosobowy przez kilka lat i później znowu czteroosobowy. Gdzie was można usłyszeć? Koncertujecie? Wydaliście jakąś płytę? Tak, wydaliśmy płytę w 2010 roku i to była płyta właściwie zbierająca cały nasz ówczesny dorobek. Były to różne kompozycje, takie troszeczkę odbiegające, nie były tak spójne jak są w tej chwili. A jeżeli chodzi o koncerty, to przede wszystkim ja z początków swojej kariery z chłopakami, jeśli można tak powiedzieć, już to głównie festiwale wszelakie młodych zespołów rockowych w obrębie, no tam chyba do 200 paru kilometrów, typu tam Łódź, Pabianice, Zgierz, Konin, nie wiem gdzie tam jeszcze byliśmy, Bolesławiec. Macie na swoim koncie jakieś nagrody? Tak, wygrane. 2011 nagroda Grand Prix na festiwalu Zderzak w Zgierzu i trzecie miejsce w Turku tego samego roku też na festiwalu Rock and Tour. Tak. W tym roku byliśmy jednym z finalistów Mayday Rock Festival. Niestety nagrody nie otrzymaliśmy, ale się świetnie pobawiliśmy. Czemu nie otrzymaliście? Wiesz co, można spekulować. Ja zauważyłem ostatnio, że panuje moda na trochę inną muzykę, bo my gramy muzykę raczej zakorzenioną tam w początkach muzyki rock'n'rollowej, a wygrywają nowoczesne gatunki, także no to jest też kwestia, wiesz, jury, no w każdym festiwalu jest inne jury. Kwestia gustu jury. Jasne. A teraz przygotowujecie się do czegoś konkretnego? 18 stycznia, pierwszy etap Emergency Festiwalu Międzynarodowego. Zaraz później w niedzielę gramy koncert w poznańskim Undergroundzie. Teraz się trochę nazbierało. Tak, no jest dużo różnych teraz dat, które będziemy obsadzać z koncertami. Tak, 2 luty Brogans First Stage, 18 luty poniedziałki studenckie w Dublinerze z naszym zaprzyjaźnionym od niedawna bardziej zespołem The Ghost z Gostynia. A wracając do tego najbliższego koncertu, właściwie festiwalu, tak, Emergenza, co trzeba było zrobić, żeby się dostać? Wystarczyło zgłoszenie i przyjmują każdego, czy może... No nie do końca, nie do końca, bo to trzeba było się zgłosić oczywiście, no i trzeba było dostać odpowiedź zwrotną od organizatorów, czyli no oni już w jakiś sposób zapraszali na rozmowę, która przedstawiała w jakiś szerszy sposób to, w jaki sposób to wygląda, czyli jak ten festiwal jest zorganizowany i czego dotyczy. Wpisowe 200 zł na zespół. Teraz praktycznie pierwszy etap to będzie już wybór publiczności, która zbierze się na koncercie. Także każdy następny to już i publiczność, i jury. Jury, żery. A co zaprezentujecie na scenie w piątek? Coś z nowej płyty, ze starej? A wiesz co, mamy mieszany set, bo... Czyli to jest więcej, nie tylko jeden utwór, tylko... Nie, to jest występ, wiesz co, to jest 20 minut plus 10 minut na wejście i zejście ze sceny. Tak to się kształtuje, a od dłuższego czasu przez te doświadczenia festiwalowe mamy taki sztandarowy set koncertowo-festiwalowy,
To jest tam około chyba 6 czy 7 numerów. I to jest mieszanka starych kompozycji, nowych kompozycji. Chodzi o to, że grając w tak krótkim czasie trzeba pokazać się z jak najlepszej strony i też publikę troszkę rozruszać. Także ten set jest szybki, jest mocny, jest taki... energetyczny. Stresik jest? Nie. To znaczy, myśmy u Bazyla wygrali kilkakrotnie, a zawsze takie festiwale to jest coś takiego, że no chce się wypaść jak najlepiej i tutaj zawsze jest jakiś taki element tego, czy takiej niepewności, czy wszystko zagra, czy wszystko zabrzmi jak należy. Natomiast nie wszystko jest zależne też od was. Dokładnie, a z drugiej strony jak się już wejdzie na scenę i zacznie grać, to już jest zupełnie inaczej, wtedy jest takie ciśnienie. To nie jest raczej, to nie jest trema ani jakaś spina, tylko raczej adrenalina się zbiera, bo dokładnie. Fajnie się gra dla pełnego klubu, jak jest jakiś odzew, wiesz, spoza sceny. A znacie swoją konkurencję? Wiecie, kto z wami wystąpi, czy... W większości nie znamy, natomiast mieliśmy okazję grać z jednym zespołem na koncercie z zespołem Bourbon z Poznania, a pozostałe ekipy to już sami nie znamy. No, ostatnio nas ekipy poznańskie zaskakują, tak jak w Głogowie na przykład zespół Envia. Nie słyszeliśmy o nich wcześniej, a się okazało, że wywalczyli nagrodę publiczności, a są tutaj naszymi krajanami z Poznania, także chyba będzie z kim powalczyć. Załóżmy taką sytuację, że dostajecie się do głównego finału i wygrywacie. Co wtedy? Co macie w nagrodę? Bo zakładam, że jest jakaś nagroda. No i nagroda jest przednia. Nagrodą jest... Patrz, nawet wszystkich nie pamiętam. Jest trzy tygodnie nagrywek opłacone przez nich w Golden Records we Włoszech. To jest chyba najlepsze studio, jak nie jedno z lepszych w Europie. Jest klip, jest promocja. Jest trasa koncertowa. Tak, trasa koncertowa. W chyba najlepszych właśnie klubach w całej Europie. I to jest wszystko opłacone przez właśnie Medianzę, także przejazd. Jest o co walczyć. Przejazd właśnie. Jest o co walczyć, bo się można pokazać wszystko. Z każdej możliwej strony, bo stawiają na promocję i rozwój tych zespołów, patrząc po tych nagrodach, bo umożliwiają w sumie start ze wszystkim, taki full pakiet. A kiedy są kolejne etapy tego festiwalu? Są jakieś daty? Daty są wyznaczone tylko na te pierwsze koncerty, które się odbywają w ramach tego pierwszej rundy, że tak powiem, a następne będą wiadome z czasem, bo to też jest kwestia ustalenia z klubem. No, oni się dogadują jeszcze co do konkretnych klubów, bo na razie jest zaklepany z tego, co się orientuje. Dwa pierwsze będą w Bazylu, trzeci chyba Blue Note, natomiast następne to są tak daleko w przód. Czyli na przestrzeni kilku miesięcy, tak? To wszystko będzie się odbywać. To jest chyba na wiosnę finał. Z każdym etapem, nie ubliżając żadnemu klubowi, chcą iść jakby ze standardem wyżej, nie? Zaczynamy w Bazylu, później Blue Note. Wiem, że myśleli o Esculapie chyba jeszcze. A poza tą Emergenzą, już po tym wszystkim, dalej będziecie rozwijać się jako zespół? Chcecie nagrywać kolejną płytkę, tak? Macie plany? Tak, druga płytka jest już w sumie zapięta, tylko czekamy teraz na termin, żeby zasiąść do nagrywania partii perkusyjnych. W lutym prawdopodobnie się to zacznie i mamy nadzieję, że w lutym też się skończy. No i potem cała reszta. Myślimy, że na wiosnę już będzie gotowy krążek. Także ze spokojem dostaniecie egzemplarz. Super, świetnie. Czyli pierwszy etap już w piątek, tak? Tak jest. Gdzie dokładnie? Klubu Bazyla, godzina 19, bodajże 35. Otwarcie bram, godzina 19. Tak, pierwszy zespół. Jak to było ładnie napisane, wejście konferencjera na scenę 19:35. W takim razie ja osobiście będę trzymać za was kciuki. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też. Dzięki. Dzień dobry również.